prezentując tę wystawę, pokazującą historię szkoły, historię sytuacji, historię wydarzeń, klimaty pracowni, starałem się jakby spojrzeć na tą rzeczywistość w sposób taki bardzo odmienny, bardziej autorski, nie tylko dokumentalny, nie tylko taki, który mówi o samym wydarzeniu, a również o tym, jak odczuwałem te wydarzenia, w jaki sposób je rozumiałem. Robiąc fotografię dokumentalną, bo właściwie to, co prezentujemy na wystawie, jest zapisem dokumentalnym, właściwie w pierwszej wersji można by powiedzieć, że jest to fotografia faktu, która pokazuje to, co jest, to, co wydarzyło się na potrzeby aktualne, na potrzeby chwili. Po latach, kiedy oglądam fotografię, kiedy przeglądamy cały ten materiał, nie tylko ten, ale każdy inny, okazuje się, że ta fotografia jest kawałkiem historii, kawałkiem rzeczywistości, która dawno minęła, która już przestaje być tylko dokumentem, staje się w pewnym sensie metaforą tamtych czasów, tamtych ludzi, tamtych nastrojów, tamtych sytuacji. To też należałoby pewnie trochę o samej fotografii w szkole, tu w uczelni powiedzieć, kiedy ona właściwie jakby zaczęła się w jakiś taki sensowny sposób rozwijać. Jest to związane w jakiś sposób z moją osobą, kiedy tutaj trafiłem pod koniec lat 60. do szkoły. Fotografia właściwie była tylko takim narzędziem pomocniczym, to znaczy wykonywanie dokumentacji, obrazu, rzeźby, ewentualnie jakichś sytuacji czy wydarzeń było takim jedynym obowiązkiem, jaki należało to czynić. Samo wyposażenie, sama pracownia była, trudno powiedzieć, zresztą pracownia była to bardzo małe pomieszczenie, gdzie chyba w wyposażeniu tego był jeden czy dwa aparaty, jakiś tam powiększalnik, bo pamiętajmy, że jest to fotografia analogowa, więc analogowa, która wymagała całego jakiegoś tam sensownego oprzyrządowania. Przez lata ta baza się zmieniała, kiedy wybudowano nowy obiekt, skrzydło wielkiej zbrojowni. Pracownia przeniosła się do tegoż budynku, gdzie przeznaczono na działania związane z fotografią dość duże pomieszczenie, które właściwie do lat 2000 funkcjonowało właśnie jako pracownia fotografii w tejże uczelni. Pracownia miała różnorodne funkcje. Przede wszystkim dokumentowanie tego wszystkiego, co się działo w szkole. Działała również jako, powiedzmy, zakład fotograficzny, gdzie można było zamówić dokumentację rzeźb, dokumentację obrazu, dokumentację różnych innych wydarzeń albo innych prac z innych katedr. Natomiast oczywiście te zamówienia były związane z zamówieniami poszczególnych pracowni czy katr, nie były to zamówienia indywidualne. Z czasem pracownia albo ilość osób, które związane były z wykonywaniem fotografii, powiększała. Początkowo byłem sam, później właściwie potrzeby rosły, więc zatrudniono następną osobę, potem jeszcze następną. Także przez wiele, wiele lat pracownia działała w 2, 3 czy nawet 4-osobowym składzie. W tamtych latach końca lat 60., początku 70., fotografia jako element dydaktyki właściwie praktycznie w Polsce nie istniała albo w bardzo szczątkowy sposób. Fotografii uczono w ramach przedmiotu chyba fotografia w Wyższej Szkole Filmowej i w Akademii w Krakowie. Później w czasie już mojego działania tutaj na terenie uczelni, działania i zarówno
w obszarze wykonywania fotografii, jak również w tej sferze dydaktyki, powstawały czy rodziły się pomysły, aby fotografia stała się jednym z przedmiotów albo jednym elementów procesu dydaktycznego. To też chyba w połowie lat 70. wprowadzono taki przedmiot fotografia. Początkowo ten przedmiot prowadził znany fotografik gdański Marian Murman. Później przez kilka lat prowadził ten przedmiot Włodzimierz Habel, artysta plastyk, bardzo interesujący, ciekawy młody człowiek. Później w jakimś momencie powierzono również im mnie, albo zaproponowano mnie prowadzenie tych zajęć. W związku z tym jakby moje działania w tej szkole dotyczyły kierowania i wykonywania różnego typu opracowań fotograficznych i kierowania pracownią fotografii, jak również prowadzenia zajęć początkowo w małych grupach i na wydziale grafiki, a później to się z czasem rozrastało. To może tyle, co dotyczyłoby początków tej fotografii. Natomiast sama dokumentacja, oczywiście robiona przeze mnie w latach 70., do połowy mniej więcej lat 70., była jakimś tam moim obowiązkiem. Później właściwie robiłem to z pasji, zamiłowania do samej fotografii, no i znajomości przedmiotu. Tutaj tyle rzeczy ciekawych się działo, że właściwie iść na obronę pracy dyplomowej albo na przegląd katedralny nie warto było iść bez aparatu. W związku z tym te wszystkie sytuacje, jakie tu się zdarzały, starałem się rejestrować jako pewnego rodzaju pamiętnik, który stał się po latach jakąś tam poważnym zbiorem rzeczy, które minęły, które były, gdzie fotografia zaświadcza o istnieniu osób, o istnieniu pracowni, danych pracowni i tak dalej. Szkoła posiada w tej chwili bardzo dużą, właściwie można powiedzieć olbrzymią ilość zdjęć, negatywów, które dzięki decyzjom władz właściwie są pod opieką czy w zbiorach biblioteki, w zbiorach archiwum uczelni. Dzięki temu właśnie to oblicze szkoły, prawie 50-lecia czy nawet więcej z ikonografii tegoż okresu, jest przechowywana, chroniona i opisywana, opracowywana. Zdjęcia te przypominają właściwie, no, jak powiedziałem wcześniej, wszystko to, co działo się na terenie tej szkoły. Ja tutaj przytoczyłbym termin fotografii jako pewnego zjawiska, które w Europie, tu na terenie, natomiast na Dalekim Wschodzie, ta fotografia, kiedy się pojawiła jako nowe zjawisko społeczne, jako sposób zapisywania i dokumentowania, określano słowem sasin. Sasin, czyli określenie to w takim prostym tłumaczeniu należałoby odczytać jako kopiowanie prawdy. Taki był termin na przykład na terenie Japonii właściwie. Nazwa fotografia nie istniała, natomiast to określenie sasin było związane albo odczytywało się jako pojęcie czy jako określenie kopiowanie prawdy. I to mi bardzo, przytaczam to dlatego, że to mi bardzo odpowiada tej całej dokumentalnej pracy, którą prezentuję, bo jest to rzeczywiście przypominanie tego wszystkiego, czy przypominanie prawdy, która w tamtym czasie występowała. Rozumiano również to potwierdzenie prawdy trochę inaczej, jako potwierdzanie prawdy. Więc jeden i drugi termin jest tutaj bardzo, bardzo, wydaje mi się, celny i przeglądając już w pewnej odległości ten materiał fotograficzny, przypominają się wydarzenia, przypominają się osoby, przypominają się
sytuacje, które istniały, które były, które są potwierdzane tak przez tenże zapis fotograficzny, a jednocześnie pomagają na i wspierają pamięć i pomagają w odbiorze tejże fotografii. Zresztą sama fotografia, można powiedzieć, znaczy niewiele, no bo jest to jakiś obrazek z jakimś zapisem znaków, plam, natomiast jakiś tam komentarz do tego dopiero właśnie rozwija, jakby temat pokazuje więcej niż tylko sama fotografia, bo sama fotografia niestety bardzo wiele rzeczy ukrywa, dopiero dodatkowe komentarze ujawniają rzeczy, które dotyczą właśnie tej sfery niewidocznej na fotografii. Chciałbym teraz kilka fotografii przedstawić, pokazać, które związane są właśnie jakby właśnie z tą dokumentalną sferą, tym zapisem, który nazwałem potwierdzaniem prawdy. Jedno ze zdjęć, które tutaj przed sobą trzymam, to jest budowa nowego skrzydła Akademii. To gdzieś końcówka lat 60. XX wieku. Z tego mniej więcej samego okresu jakiejś sytuacji, które zdarzały się ciągle, przecież były to albo spotkania, albo rady wydziału, albo inauguracje. Więc jedno ze zdjęć, które pokazuje czas około 1970-71 i wówczas profesorowie, którzy chyba na jakiejś inauguracji wsłuchują się mówiącego. Jest tu i Włodzimierz Łajming, i Alojzy Trendel, i Ryszard Semka, projektant tego nowego skrzydła uczelni, i Hugo Lasecki, jeszcze wówczas młody asystent w tejże uczelni. W tym samym czasie odbywały się, jak zawsze, plenery, różne plenery. Malarskie, rzeźbiarskie, wiem, nie fotografem, a wiem o znakomitych plenerach w Chmielnie, gdzie Wydział Malarstwa tamte plenery organizował. Jednym z ciekawych plenerów był plener we Władysławowie, plener rzeźbiarski. To jest jedno ze zdjęć z tamtego czasu, to jest około 1970 roku. Profesor Adam Smolana, oceniający czy robiący korektę, i obok jego asystent Sławoj Ostrowski. Inne zdjęcie z tamtego czasu. Ważne zdjęcie, wydaje mi się, bo pokazujące właśnie osoby, które już dawno w tej szkole później już nie działały, a mianowicie tu Adam Smolana, prowadzący pan Przymusiński, o ile pamiętam, prowadzący historię sztuki i asystent na Wydziale Rzeźby. I inne zdjęcie z tego pleneru, z plenerów we Władysławowie, jedna z prac plenerowych któregoś ze studentów. Odbywały się, jak wszystkim wiadomo, uroczyste pochody pierwszomajowe, na które właśnie był obowiązek chodzić. W związku z tym tutaj prezentuję kilka zdjęć, a właściwie jedno tutaj mam przed sobą pracowników uczelni, którzy odpoczywają czy traktują trochę jako majówkę tenże pochód, i tutaj właśnie szereg osób, które związane jest z uczelnią.
szkoła jako taka dla fotografującego była i jest niezwykle atrakcyjnym motywem i zbiorem tematów. Urok pracowni, ciągła zmienność sytuacji, przeglądy, podpatrywanie sytuacji w pracowniach, praca w modelarni czy w sali wykładowej. To wszystko jest jakimś takim niezwykłym tematem, który mówi, czy powoduje, że te fotografie stają się jeszcze bardziej atrakcyjne, nie ze względu na urodę estetyczną, a na samą sytuację, na przedstawienie ludzi w czasie, no wówczas pracy. Tutaj przeglądając te fotografie, jakby na potwierdzenie tego, co powiedziałem, sytuację z pracowni, gdzie po prostu podglądałem, czy jakoś próbowałem uchwycić sytuację jak najbardziej prawdziwe w czasie korekt, tak jak widać tu na zdjęciu Krzysztofa Brezińskiego w czasie korekty, kiedy omawia pewne rzeczy związane z prezentowanymi przez studentów pracami. Czy fotografia z pracowni czy sali wykładowej na Wydziale Architektury profesor Choma w czasie zajęć ze studentami, czy pracowni rzeźby, pracownia w czasie prawdopodobnie przerwy, kiedy profesorowie Alfred Wiśniewski, Franciszek Druchmieńko wymieniają się jakby poglądami, rozmawiają na temat prac studentów. Czy fotografia, która przedstawia profesor Wnukową, która prowadziła pracownię tkaniny. Sąsiadowaliśmy. Pracownie były obok siebie, więc często się widywaliśmy. Często miałem możliwość obserwowania tego, co się na tkaninie czy w pracowni tkaniny działo. Były to najczęściej duże bardzo formaty, więc one były prezentowane często w holach, więc łatwo było można obejrzeć, zobaczyć i podpatrzeć właściwie samą pracę przy tychże tkaninach. Czy jakaś następna pracownia, Roman Usarewicz ze swoim asystentem w czasie korekty. Czy jeszcze inna pracownia i prowadzący profesor Kazimierz Ostrowski też w czasie korekty. To były momenty, kiedy działo się bardzo interesująco, kiedy profesorowie opowiadali albo odnosili się krytycznie do tego, co im studenci prezentowali jako następny etap swojej pracy. I jeszcze raz Kazimierz Ostrowski w pracowni w czasie korekty. Inną ciekawą rzeczą były wydarzenia, które albo należało je zdokumentować, albo były na tyle atrakcyjne, że warto było je po prostu zarejestrować. A więc obrona pracy dyplomowej na Wydziale Grafiki Użytkowej, więc komisja egzaminacyjna, siedzi profesor Walicki, Marek Freudenreich, Włodzimierz Łajmik, Jerzy Krechowicz, więc komisja i obrona pracy dyplomowej, dyplomantka, która tłumaczy swoje, czy wyjaśnia swoje założenia prac dyplomowych. Czy również sytuacje ważne, a więc Rady Wydziału, albo posiedzenia Senatu,
albo obrony prac magisterskich, czy prac przewodowych. I tutaj jedno ze zdjęć, wczesnych zdjęć przedstawiających chyba obronę pracy doktorskiej, wówczas chyba przewód, tak zwany przewód na adiunkta. I tutaj mamy kilka osób profesor Tesser, profesor Jackiewicz, Maksymilian Kasprowicz i tak dalej. Więc wsłuchani właściwie w osobę, która recenzuje pracę. Innym ciekawym wydarzeniem, bardzo fotogenicznym, jak pamiętam, było odejście profesora Stanisława Horno-Poprawskiego na emeryturę i moment jego pożegnania. I tutaj właściwie spotkanie w sali Senatu w czasie uroczystości, kiedy koledzy profesorowie mu składają życzenia. A więc mamy tutaj na zdjęciu profesora Kazimierz Śramkiewicza, profesora Horno-Popłaskiego, podobne zdjęcie z tegoż samego wydarzenia, a więc beneficjent profesor Horno-Popłaski, ówczesny rektor profesor Jackiewicz, no i grono profesorów obok. Zdjęcie, które zrobione gdzieś tam w kuluarach profesora Tessera w czasie rozmowy chyba z jednym z pracowników uczelni. Innym ciekawym wydarzeniem, było tych wydarzeń kilka w historii tej szkoły, kiedy znakomici ci dostojnicy odwiedzali to miejsce, a mianowicie jedno w połowie lat 70. chyba odwiedziny prezydenta Francji Giscarda d'Estaing i samochody, sytuacja, która pokazuje właściwie to wydarzenie, a jak również z tym wydarzeniem związana wizyta żony prezydenta Francji Giscarda d'Estaing w uczelni, kiedy prorektor wówczas Bolesław Petrycki prezentuje różne prace wykonane w uczelni. Samo zdarzenie odbyło się w bibliotece uczelni. Same pracownie były niezwykle ciekawym motywem. Sztalugi, kolorowe obrazy, praca, studenci, światło. To wszystko było niezwykle ciekawe i bardzo fotogeniczne. W związku z tym chętnie, nie tylko zresztą ja, te pracownie odwiedzałem, aby uwiecznić to wszystko, przede wszystkim nastroje i zapach terpentyny, zapach oleju lnianego, bo to tak tym fotografiom towarzyszyło, albo towarzyszy to mojej pamięci. Kiedy no, warto było, czy należało dokumentować, czy podpracować tę sytuację. Wydarzenia różnego typu. Wydarzenia związane z jubileuszem uczelni i juwenalia na terenie Starówki, gdzie studenci Akademii wówczas Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych bawili się, czcząc jakby jubileusz tejże uczelni. I tutaj na tych zdjęciach mamy bawiących się studentów, profesor Wnukową, profesor Żuławską, którzy uczestniczyli w tej,
w tych juwenaliach i w tej zabawie. Również wizyty i wydarzenia ważne w tamtych czasach. Często odwiedzali tu nasi na szkołę różni dostojnicy państwowi, ważne osoby w tamtym czasie, a więc tutaj mamy na zdjęciu zdjęcie z wizyty ministra kultury i sztuki Lucjana Motyki. Obok stoi profesor Jackiewicz, ówczesny rektor, obok stoi Adam Smolana, chyba dziekan Wydziału Rzeźby. Jak pamiętam, chyba pan Kliszko, który był odpowiedzialny chyba w Komitecie Centralnym za sprawy kultury i propagandy. A więc zdjęcie takie historyczne. Inna fotografia, też dokumentalno-historyczna, mianowicie moment oddania do użytku Domu Angielskiego jako domu studenckiego, przecięcie wstęgi w czasie inauguracji tego obiektu. Wiele by rzeczy można było snuć, opowiadać i snuć wspomnienia, natomiast wydaje mi się, że te fotografie, które są przede mną, właściwie jakby prezentuje najbardziej typowe wydarzenia. Tu na przykład jest to, na tej fotografii jest stół prezydialny w czasie inauguracji w roku 73-74, Senat, indeksy wyłożone tutaj na stoliku, a więc bardzo ważna uczelniana uroczystość. I portrety różnego typu w różnych sytuacjach, różnych wydarzeniach. To była atrakcyjna szalenie rzecz. Częstym gościem na terenie szkoły był Siemion, który odwiedzał chętnie tą naszą uczelnię. Spotykał się ze studentami, przyjaźnił się z niektórymi pedagogami. Portret profesora Duszeńki w czasie jakiegoś spotkania w pracowni lub też przeglądu semestralnego. Przygotowywanie wystawy. Profesor Witosław Czerwonka ze studentami przygotowuje ekspozycję. Podobnie. W dużej auli, wielkiej auli przygotowywane prace do prezentacji w czasie wystawy końcowo-rocznej. I portrety, o których wspomniałem, które są rezultatem właśnie takiego podglądania sytuacji, aby pokazać te osoby, które fotografuję w sposób jak najbardziej prawdziwy, najbardziej typowy, a więc profesor Zabłocki rozmawiający z profesorem Petryckim, z tyłu Andrzej Cybulski, ówczesny dyrektor w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Profesor Kadłubowski w czasie korekty na Wydziale Architektury. Profesor Smolana i profesor Petrycki w czasie przeglądu chyba końcowo-rocznego albo przeglądu semestralnego. Podobnie profesor Petrycki, Zabłocki i profesor Wnukowa dyskutują na temat oglądanych prac. Szczególnym momentem były wybory, czy są wybory władz uczelni. I tu jest taki zestaw zdjęć, które pokazują sam proces i sam moment i dzień wyborów, a więc głosowania. Elektorzy, którzy wypełniają
wypełniają kartki do głosowania. Komisja skrutacyjna. Profesor Śramkiewicz, Petrycki, profesor Sitek. Komisja skrutacyjna, która liczy głosy. Moment zapisu głosów na tablicy. Profesor Petrycki i profesor Sitek. Był to też moment, kiedy można było podglądać. Wszyscy bardzo rozemocjonowani, zainteresowani samymi wyborami. W związku z tym można w sposób niekontrolowany było podglądać właściwie zachowania, emocje. A więc jedno ze serii, z wielu, wielu zdjęć, takich portretów sytuacyjnych. I jeszcze raz komisja skrutacyjna, która działa i przemawiający profesor Petrycki. I z wydarzeń jeszcze, może na zakończenie, moment odejścia, przejścia na emeryturę wieloletniej pani kierownik dziekanatu, pani Drogosiewicz, którą żegna ówczesny rektor, profesor Jerzy Zabłocki, obok profesor Adam Haupt. I jeszcze na teatry studenckie, które pojawiały się co pewien czas. Teatr On, Wieczorkiewicza. I są to fotografie z tegoż teatru. Po drugiej stronie snu, o ile pamiętam chyba tytuł. I jeszcze inny fragment, foto z innego teatru studenckiego. I na zakończenie może praca, która pokazuje właśnie takie niezwykłe klimaty, gdzie jest sporo ludzi, jest przegląd semestralny lub końcoworoczny. Wszyscy oglądają pracę w poszczególnych pracowniach, przechodząc z pracowni do pracowni. Jest to moment, kiedy właściwie było najciekawiej obserwować i rejestrować zachowania i same sytuacje, jakie powstawały w czasie tego przeglądu. Można by powiedzieć, że oczywiście niezależnie od tych wszystkich wydarzeń, jakie na tych fotografiach były zaprezentowane, o których próbowałem wspominać. Oczywiście cały szereg różnego typu zdjęć dokumentalnych, które wykonywała pracownia fotografii, pracownicy tej fotografii. Ja miałem przyjemność tą pracownią kierować. Niekiedy, jak powiedziałem wcześniej, włączać się autorsko w fotografowanie, fotografii niektórych wydarzeń lub niektórych sytuacji lub niektórych prac. Mogę powiedzieć, właściwie wraz z rozwojem szkoły, bo przecież na początku były tylko dwa wydziały malarstwa i rzeźby, a i drugi wydział architektury i wzornictwa. Potem szkoła się rozwijała, tych kierunków powstało coraz więcej katedr. Można powiedzieć, że szkoła się mocno rozwijała. I ja, zaczynając niegdyś jako młody człowiek, także z tą szkołą rosłem, właściwie się próbowałem w jakiś sposób rozwijać, traktując fotografię nie tylko jako obowiązek, a przede wszystkim jako pasję, która była jakimś moim życiowym credo i życiową przygodą.